Witam serdecznie w Baden-Baden. Alohin Aleksander roznosi Ilię Rabinowicza. Tak, tak, Rabinowicz został wysłany do Baden-Baden. Alohin ma wpisane, że był reprezentantem Rosji, co jest śmieszne. Alohin białe. Gambit Buda Peszteński. Tutaj pseudonaukowcy, językoznawcy mówią, że można mówić też Buda Pesztański, ale trzeba im wybaczyć, bo nie poprawili tego na Peszt, na Peszteński, że Pesztański można mówić. Nie poprawili tego na Bukareszt, też jest Bukareszteński po prostu. O tak se. Taki wygłup językowy, językoznawcy zrobili, ale mają tam tytuły jakieś takie. Już kiedyś mówiłem, więc mówimy Gambit Budapeszteński. Kombinuj jak Alohim. No tu zwykle grywa się skoczek F3. Tak jak grał Aleksander Aleksandrowicz Alohim Schenkerem. O, o tak se chłopaki grali. W 32 roku, czyli 8 lat później go, jak widać, spuścił go na sucho. No sucho. Tu zagrał E4. To dla tych, co grają Gambit Budapeszteński, jest bardziej nieprzyjemny. O. Hop. Szach na H4 niegroźny. Skoczek G6. Koń się w 3. Żeby hetman nie dał szachin szaszka. Goniec C5. I tu jest problem z tym gońcem. Gramy goniec D3, hetman E2, goniec C3, skoczek C3. Zdobywamy przewagę. Alohin, o tak. I choćby przyszło 1000 atletów, nie zakombinujemy jak Alohin. Ale spróbujmy, mamy 10 sekund czas start. Czas poleciał jak przysłowiowa doniczka z okna. Iż proszę, koniś G5. Jak to mówią, prędzej bym śmierci się spodziewała. Koniś G5, izolacja konisia grozi wygranie konisia. I jeszcze raz kombinujemy Alohin. Jak dobrze zakombinujemy, mamy pozycję wygraną. Hop. Hetman G4. I gdzie się koniś obróci? Pion E4 obroniony. Gdzie się koniś obróci? Pozycja jest wygrana. F6. Jeszcze raz musimy zakombinować jak Alohin, żeby ją wygrać do końca. Do końca, jak to się mówi. Taka super miniatureczka. Szachnął. Pociągnął go. Hop, hop, hop. Hetman F7. I
kombinujemy jak Elohim. Czas start. No musimy dobić. Gonie C2. Szykujemy go, żeby na atakę zagrał tu i zrobił podwójne uderzenie wykorzystujące motyw geometryczny. Nastąpiła roszadka. No to tutaj trzeba postawić wieżę. Nie możemy zrobić roszadki. Proszę o, nie daje nam. Ale wieżę na F1 postawić możemy. No następny ruch jest prosty. Podciągamy figury. I proszę, proszę, znowu kombinujemy jak Elohim. Przedostatni raz. Trzeba powiedzieć, że nie przejmujemy się, że koniś może szachnąć. Już napadliśmy na hetmana, hetman wziął. My szachnęliśmy. I goniec H5, ponieważ napadliśmy na hetmana, znowu się nie przejmujemy. Dlatego zbił gońcem. No jak się wycofał, jak niepyszny, to my też goniec H5. I co? I kombinujemy ostatni raz. Roszadka. Roszadka, długa roszadka. Tu król nie grozi, na wieża się przyda. Teraz chcę huknąć konisia. Goniec G7. No to teraz wieżyczka wraca na F1. Pan szachuś, nie można iść tu, bo tu. Wzięliśmy, musi iść do narożnika. Poszedł do narożnika i teraz mamy jeszcze jedno posunięcie dokładne. Bijemy tego konisia i ostatni raz kombinujemy jak Elohim. Sam tej kombinacji nie rozumiem, więc spróbuję z Państwem ją obmyśleć. A on hetmanem zbił. I goniec F6. Coś tu mnie ten komputer dzisiaj zawodzi. I co teraz? No jeżeli D6. D6. I to tu, tu. Pan szachuś. Jeszcze jeden z wygraną. Nie może iść. Ani tu, bo wieża wchodzi, ani tam. A jak nie D6? A jak bije? To bijemy wieżą. I co teraz? Można spróbować tu. Można i tu.
można. No można i tu. Jakoś tak. No na pewno wygrał. Dziękuję.